Polskie Radio Białystok. Dzień dobry, witam panią. Dzień dobry, witam wszystkich serdecznie. To już rozstawiliście takie zapory, zamknęliście Polskę przed wjazdem cudzoziemców? No nie, granica jest przejezdna, tylko trzeba pamiętać o tym, że można ją przekraczać właśnie od 10 do 16 w wyznaczonych miejscach. Reguluje to rozporządzenie ministra spraw wewnętrznych i administracji. W naszym województwie na granicy polsko-litewskiej mamy takich miejsc, punktów 12. Na pewno jest to przejście, były przejście graniczne w Budzisku, były przejście graniczne w Ogrodnikach czy Trakiszki i też inne miejscowości, ale tu zachęcam, można się zapoznać, w rozporządzeniu jest dokładnie to rozpisane. Czyli ci wszyscy, którzy mieszkają przy granicy i mają na przykład las po drugiej stronie, nie mogą tam wjechać leśnym duktem na Litwę? No nie, to już albo będzie... Albo odwrotnie. To już będzie przekroczenie granicy wbrew przepisom, więc trzeba pamiętać o tym, że za to są wysokie kary. Mamy te 12 miejsc do przekraczania granicy. Tymczasowe przywrócenie kontroli nie trwa długo. Ono trwa, tak jak wspomnieliśmy, już od 10 do 16. Kończy się właśnie 16. I mieliśmy z tym do czynienia, to nie jest nowość. Pamiętajmy też, że Straż Graniczna kontroluje tylko osoby, które wjeżdżają do naszego kraju. Chodzi tutaj o zapewnienie bezpieczeństwa. Czy jak zapomnieliśmy dowodu, to możemy wyjechać spokojnie. Wyjechać, no tutaj jeżeli chodzi o obywateli Polski, to w ogóle nie powinniśmy się niczym przejmować. Natomiast osoby wjeżdżające do Polski mogą być zatrzymane, poddane kontroli, sprawdzeniu dokumentów. Trzeba pamiętać o tych dokumentach, trzeba sprawdzić, czy są ważne, bo tu możemy wyciągać konsekwencje z tego powodu. No i mogą być komplikacje zupełnie niepotrzebne, ale jak polega taka kontrola tymczasowa? Na czym to wszystko polega? No bo ta infrastruktura to nawet zostaje sprzedana, tam się inne działalności uruchamia i przychodzi taki rozkaz, macie zabezpieczyć granicę wewnętrzną. To jeszcze jest fajne w tym komunikacie urzędowym, że nie granicę zewnętrzną, tylko wewnętrzną. No, mamy do tego swoje narzędzia do przywrócenia tymczasowej kontroli granicznej, upoważnienia nas kodeks graniczny Schengen. Korzystaliśmy z tego wielokrotnie. To już po raz piąty Straż Graniczna tymczasowo kontroluje granice właśnie wewnętrzne. Mieliśmy to wewnętrzne, nie w Polsce, nie między województwami, tylko wewnętrzne w Unii Europejskiej. Wewnętrzne w Unii Europejskiej, czyli tak samo moi koledzy z południa czy z zachodu również pełnią kontrolę graniczną na granicy polsko-niemieckiej i tam są również na wjazdy do Polski kontrolowane samochody. Kontrola jest wyrywkowa, tak jak mówiłam, czyli funkcjonariusze typują na podstawie analiz, na podstawie współpracy z innymi służbami, również międzynarodowymi, czy samochód skontrolować. Tak jak mówiłam, robiliśmy to wielokrotnie. Mamy do tego narzędzie. Ale tam są Schengen... jakieś posterunki, tam są jakieś zapory. I już do tego przychodzę. Mamy Schengen busy. To są specjalne mobilne samochody wyposażone w bazy teleinformatyczne, w sprzęt, który pozwala sprawdzić, czy dana osoba jest pożądana, czy niepożądana, czy figuruje w tych systemach jako osoba. Bezpieczeństwa. Dokładnie. Nawet jak rozpoczęliśmy tą kontrolę w niedzielę, to już zatrzymaliśmy osobę, która chciała wjechać właśnie przez Budzisko do naszego kraju, a nie miała przy sobie dokumentu, które uprawniały do tego. Był to obywatel Mołdowy, dostał zobowiązanie do opuszczenia naszego kraju. Także jak widać, jest to skuteczne narzędzie. Oprócz tych samochodów Schengenbusów, które mamy, którymi się posługujemy, mamy też takie kontenery przewoźne, w których te sprawdzanie dokumentów się odbywa. Czyli taka logistyka się odbyła, odpowiednio przygotowaliście się. Przypomnijmy, że to jest tylko 12 przejść, nie tak jak do tej pory, że wszędzie można było przejechać, jeśli się było oczywiście uprawnionym do tego. Teraz mamy tylko 12. Dokładnie. Przez ten czas do 16 trzeba pamiętać o tym, że granicę polsko-litewską możemy przekraczać w 12 wyznaczonych punktach. Te punkty, tak jak mówiłam, w rozporządzeniu ministra spraw wewnętrznych i administracji dostępne. Rozporządzenie jest na naszej stronie internetowej. Można wejść, zapoznać się, przeczytać i żeby mieć pewność, gdzie tą granicę przekraczać można. Nie widzę tutaj jakby żadnych obaw i podstaw do niepokojenia się, bo jest to czynność, którą wielokrotnie żeśmy robili i do tej pory się bardzo... Przed laty, jak pamiętam, to się długo czekało na kontrolę. Teraz też się czeka? Na granicy polsko-litewskiej nie, na granicy polsko-białoruskiej czasami bywa, że samochody ciężarowe oczekują w kolejkach, natomiast ten ruch jest płynny i na bieżąco. A zatem dowód osobisty albo paszport, bo mogą być problemy nie z wyjazdem,
o paradoksie, tylko z wjazdem. No tak, tu szczególnie muszą też cudzoziemcy, którzy chcą przyjechać do naszego kraju, pamiętać o tym, że muszą mieć ważne dokumenty, wizę, która uprawnia, jeżeli te narodowości, które powinny mieć wizę, to powinna ona być ważna. Trzeba pamiętać też właśnie o zachowaniu wszelkich podstaw do tego, żeby tę granicę przekroczyć legalnie. Czyli zabieramy ze sobą wszystkie dokumenty, żeby potem bez problemu wjechać do naszego kraju, szczególnie w okresie do 16 lutego. Dokładnie. Tutaj nasi obywatele mogą się jedynie nastawić na to, że mogą być zatrzymani przez Straż Graniczną i poddani kontroli. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Polskie Radio Białystok.